Przy okazji materiału z Kari mówiłem, że kolejnym pojazdem, jaki omówię, to będzie Forest Spirit, czyli Bimber z Podlasia. Tak naprawdę jest to Su-130 PM, tylko z innym skinem. Zapraszam do materiału. Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, kto nie widział materiału o Kari, a konkretnie chodzi mi tam o odniesienie się do mojego podejścia teraz do YouTube'a, jak to będzie wyglądało, jak to będzie wyglądało z liczbą filmów i tak dalej, to zachęcam, żebyście ten materiał nadrobili, bo jest on dość ważny w kontekście powtórek, które do mnie wysyłacie wciąż, a mówiłem, że już powtórek nie zbieram i tak dalej, więc kto nie widział, proszę, nadróbcie, bo jest to naprawdę jeden z ważniejszych dla mnie materiałów na YouTubie w ostatnim czasie. Dzisiaj zajmiemy się za to drugą paczką, drugą maszyną z paczek na Dzień Świętego Patryka, czyli Forest Spiritem. Ja określiłem ten pojazd mianem Bimbru z Podlasia, no bo w końcu Spirit, no i Forest Bimber z lasu, nie? Mi się to kojarzy z Podlasia. A już tak całkiem na poważnie, mamy tutaj kolejny pojazd w innej skórce. Znaczy, tą samą maszynę sprzedawaną z inną skórką jako oddzielny czołg, oddzielny pojazd. W tym przypadku jest to Su-130 PM z innym malowaniem. Akurat tutaj mam tego Marsa, czyli Progetto, którym jeszcze nie grałem, też z innym skinem i jest to jako oddzielny pojazd. Niestety, no, powiela się nam to coś i wydaje mi się, że WarGaming będzie szło w tym kierunku, bo to jest całkiem ciekawa opcja dla dewelopera, kiedy może sprzedać dokładnie ten sam pojazd, tylko i wyłącznie z innym skinem wizualnym, pod inną nazwą, jako oddzielną maszynę. Jeżeli wpierdzieli coś takiego do paczek, no to jest zawsze jakaś szansa, że no wy wylosujecie na przykład tego Spirita, mimo że już Su-130 PM macie, zamiast tego Kari, na którym wam zależało. Czyli jeżeli komuś będzie dalej zależało na Kari, to w teorii kupi kolejne paczki. Tak to zapewne miało wyglądać. Jest to po prostu taka zapchaj dziura, no bo jak już macie Su-130 PM, no to de facto to jest drugi ten sam pojazd, ale dla gry jest to oddzielna maszyna. Nie podoba mi się coś takiego. Moim zdaniem nie powinno to tak wyglądać, no ale to jest tylko i wyłącznie podyktowane kasą, a niczym więcej. Natomiast co do samego wyglądu, to tu jak zawsze to jest kwestia gustu. Natomiast ja muszę przyznać, że o ile o to coś, to wygląda z dupy, to mi osobiście bardzo się podoba. Ten styl, może to trochę to takie świecące jest dziwne, to też kwestia gustu, ale mi się ten pojazd, czyli Su-130 PM z tym czymś, kojarzy z grą Heroes of Might and Magic, z postaciami drzewców, czy też ulepszonej wersji drzewców, czyli entów, bo jest to właśnie w tym stylu, jakbyśmy te Su-130 PM przenieśli do zamku ze złotymi smokami i tak dalej, to by on bardzo dobrze pasował jako obrońca na przykład przy oblężeniu. Sam Su-130 PM, no to co ja za dużo mogę o tym TDK-u powiedzieć? Większość z was pewnie ten pojazd i tak ma. Jedni go wolą od Skorpiona, inni nie. Ja kiedyś zdecydowanie wolałem Skorpiona od Su-130 PM, natomiast obecnie jestem jednak po stronie Su-130 PM. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj większe walnięcie i lepsze kamo. Oczywiście Skorpion jest bardziej mobilny, dzięki czemu Skorpionem częściej możemy zagrać jak medem. Su nie możemy tego zrobić. Skorpion ma w pełni obrotową wieżę, Su nie. Ale za to Su ma lepszy kamuflaż. Działo w Skorpionie teoretycznie na papierze powinno być super, w praktyce wiemy jak to wygląda. Działo Su-130 PM też nie jest złe po parametrach, ale też jest działem kapryśnym. Tylko że tu mamy większą alfę i powinniśmy się do tego przyzwyczaić. Mi osobiście w dzisiejszym wocie lepiej się z tych dwóch TDK-ów gra właśnie TDK-iem radzieckim i zrobienie tych 400 punktów Battle Passa, bo na tym mi zależało, żeby przy przygotowywaniu tego materiału dla was zebrać sobie maksymalne punkty Battle Passa, było dość przyjemne. Poza oczywiście dniem, w którym to grając w Plutonie z Malinowym Ludzikiem zagraliśmy 16 bitew, on grał stokowym AMX-em 50-100 i moi drodzy, na te 16 bitew w Plutonie wygraliśmy bitew jedną. Jedną bitwę na 16. Nie było nie miało znaczenia, że robiliśmy na przykład we dwóch w jednej bitwie po 0 na Ensku, czy że pociliśmy się i próbowaliśmy bitwę wyciągać za uszy. No po prostu mieliśmy taki dzień. Więc tego dnia miałem całkiem fajne wyniki indywidualne, bo miałem średnie 2500 uszkodzeń. W kolejnych dniach za to miałem dużo gorsze bitwy indywidualne, ale za to WR-kę się udało wyciągnąć i ostatecznie po 89 bitwach wyciągnąłem WR-kę na 53%, ale średnie uszkodzenia spadły mi do niecałych 2100, więc dość... No nie jest, szału to nie robi, chociaż i tak jak na mnie jest całkiem spoko. Na Su-130 PM po prawie 200 bitwach mam w miarę porównywalne te uszkodzenia. No trochę gorsze, ale powiedzmy, że to nie jest jakiś tam przypadek, po prostu mniej więcej w takim stopniu jestem w stanie wykorzystać tę maszynę grając na streamach przy moich średnich umiejętnościach. Na Kari mam lepsze uszkodzenia, mimo że dla mnie osobiście jako TEDek Premium no Su-130 PM jest przyjemniejszy, ale ze względu na wieżę. Nie w pełni obracaną, ale jednak. A na Kari mam lepsze wyniki. Ale tak jak mówiłem, Kari też lubię. Jak tutaj wygląda kwestia załogi? Mamy 5 załogantów, to jest akurat plus, bo możemy szkolić dokładnie taką samą liczbę załogantów, jaką mają topowe maszyny, czyli obiekt 268 bądź obiekt 268 wersja 4. Tu jest plusik. Jeśli chodzi o wyposażenie, jeden mam zestaw pod grę bardziej w Plutonie, czyli dosyłka, moduł do camo oraz ulepszone celowanie i dyrektywa do camo. Drugi zestaw fioleta, czyli siata i lorneta. I ten zestaw też się przydaje czasami na przykład do pasywnego spotowania, co pokażę Wam dzisiaj, bo zdecydowanie, znaczy będę miał Wam chyba 3 bitwy do pokazania i wydaje mi się, że powinny się Wam podobać, zwłaszcza jedna, mimo że tamte dwie też są jak najbardziej ok. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, ulepszenie polowe standardowo do wytrzymałości zawieszenia, do poprawy celności i do poprawy kamuflażu kosztem zasięgu widzenia, a jeśli chodzi o wybór kolejnego slotu z bonusem, to wybieram zwiat, żeby właśnie albo mieć moduł do camo, albo do siaty, albo do lornety, to już tutaj w zależności od tego, co wolicie. Ja oczywiście do Su-130 PM wersji Forest Spirit raczej na razie zamierzam wracać, nie zamierzam. No nie będę na razie wracał, o może tak, bo mam całą masę innych pojazdów jeszcze do ogrywania. Tak czy siak, za ten styl wizualnie plusik, ale moim zdaniem powinien on po prostu być do kupienia na Su-130 PM, a nie wrzucany do paczek jako kolejna maszyna, bo tak naprawdę większość tych premek zaraz może mieć po 2, po 3, po 4 tego typu bajery i będzie to wpierdzielane do paczek, do różnych innych bajerów. Dobra, to tyle chyba jeśli chodzi o materiał z garażu. Przejdźmy teraz do bitew. I lecimy z bitwami. Pokażę Wam łącznie 4 powtórki, więc troszkę ten materiał pewnie będzie trwał, bo też ta bitwa będzie dość długa. Wydaje mi się, że na Procho będzie też dość długa, tamtych dwóch już do końca nie pamiętam, jak to wyglądało czasowo. W Plutonie byłem z Alhantalasem i Malinowym Ludzikiem. Malinowy na 50-100, który nam szczęścia nie przynosił. Mówię o 50-100, a nie o Malinowym, chociaż... Wiesz, Malinowy. Zresztą wy wiecie, że Malinowy Ludzik to co? To możecie napisać w komentarzach. Alhantalas na Peregrini. A losowanie na... Przepraszam. Losowanie na tiery 10. Tutaj pojechałem z wersją siata i lorneta. Kawka jest. Ciśnie nasz Elcek środkiem pola. A, już dobra, już pamiętam, co się w tej bitwie będzie działo. Ogólnie ogrywanie tego Forest Spirita zajęło mi... Grałem nim chyba na 3 lub na 4 streamach. Wydaje mi się, że na 3, ale powiedzmy, no jeden stream trwał dość krótko, bo niecałe 2 godziny, natomiast jednego dnia miałem więcej czasu na granie i na streamowanie i stream trwał ponad 8 godzin i tam właśnie ten Spirit też głównie był grany. Udaje się trafić wcześniej w K91, teraz w Elca i wymieniamy tutaj... Znaczy pozbyliśmy się wrogiego Elca, ale nasz Elc również pada. Zwróćcie uwagę za chwilę na to, co zrobi Leopard. Nie wiem dlaczego przy tym stanie bitwy nasz Leopard decyduje się na taki ruch, czyli próbę spota tak agresywną, no dość wysokim pojazdem, bez pancerza. Moim zdaniem to głupota. No ale co zrobić? Dzisiaj tak jak na przykład robię sobie jakąś przerwę przez robotę i inne sprawy prywatne i potem siadam do gry i zaczynam się zastanawiać, co mnie obecnie najbardziej w tej grze denerwuje, to wydaje mi się, że po prostu poziom graczy. Bo można oczywiście powiedzieć, że no przecież jak masz tych słabszych graczy w drużynie przeciwnej, to robisz lepszy wynik. Jest to jakiś argument, tylko że jak tych słabszych graczy w drużynie przeciwnej jest za dużo, to jest to też jeden z powodów, gdzie ta drużyna przeciwna zaczyna się składać jak leżaki nad Bałtykiem przy mocniejszym powiewie. No i macie, to jest też jeden z elementów szybkich bitew, a jeżeli macie zbyt dużo tego typu graczy w swojej drużynie, no to zaczynacie się wkurzać, zwłaszcza jeżeli jesteście pojazdem 2 tiery niżej i wasza topka, która powinna brać ciężar gry na siebie, zamiast ten ciężar gry na siebie wziąć, to kończy wynik z zerowym bilansem uszkodzeń albo z oddaną jedną, czasami maksymalnie 2 pestkami i też no, nie jest to coś, co dawałoby wam dużą frajdę, bo się czujecie mocno bezradni w wielu tego typu sytuacjach. Ale nie o tym. Mam nadzieję, że jak oglądacie ten materiał, to udało mi się go opublikować w piątek, bo tak jak go nagrywam, to taki mam plan, że jeżeli uda mi się uzyskać miniaturkę do piątku, to chciałem wam rzucić ten film w piątek rano, żebyście też mieli na świąteczny weekend, bo materiał będzie dość długi. Ja być może w okresie świątecznym jakieś streamki będę robił. Planuję 14 kwietnia zrobić też streama urodzinowego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jak to mówią, planował chłop pierdnąć, a się zestrał. Więc też tutaj nie do końca jestem człowiekiem, który lubi takie plany w dłuższej perspektywie mieć, zwłaszcza przy mojej robocie, gdzie ciężko mi przewidzieć, co ja będę robił za 2 dni. No ale zobaczymy. Jeżeli coś, to zapraszam was na moje streamy. Tutaj udało mi się trafić Isa 6 bez podpału. Niestety miał chyba ręczną gaśnicę. Zapraszam was na moje streamy na Twitchu. Nie mam żadnego harmonogramu, streamuję bardzo nieregularnie. Czasami właśnie jak się trafi, to jest stream ponad 8 godzin, czasami jest kilka streamów. Codziennie praktycznie są streamy, a czasami nie ma 2 czy 3 tygodnie, więc tam trzeba zostawić ewentualnie śledzika i czekać na powiadomienia. Wyjeżdża ładnie lodówka, fartem udaje się trafić, czekać na powiadomienia, czy to właśnie z Twitcha na maila, czy też zerkać na moje media społecznościowe, więc jak macie Facebooka, to zachęcam zostawić obserwację na Facebooku, a jak macie Instagram, to nawet na Instagramie, bo zazwyczaj wrzucam informacje w relacje, że się odpalam streama i wtedy wam w relacji na Instagramie, czy też na Facebooku to wyskakuje. 4-7, ja tutaj wróciłem się na pozycję defensywną, no bo miasto, jak widzicie, przegrało. Próba celowania po włazie Tortozy, ale na tak dużym dystansie, plus to jeszcze, że on się porusza. Musiałbym mieć po prostu dużo szczęścia, żeby go w ten właz trafić. Wyjeżdża Renegat. Dobijam go, mój pierwszy frag w tej bitwie. Niecałe 3000 uszkodzeń widocznych. do 8. No i trzeba uczekać. Pozycje wszystkim znane, czyli tutaj zaraz do tych krzaków. Tak samo Malinowy Ludzik na swoje serce. Malinowy Ludzik ogólnie bardzo chwalił sobie stokowego AMX 50-100. Mówił, że działa super, ma fantastyczną stabilizację, błyskawicznie skupia armatę i jest też super celnym działem. Jak mi nie wierzycie, to macie rację. I czekamy na to, co się stanie. Trochę zastanawiała nas pozycja Badżera, który twardo pojechał na linię 1 w okolicy C1 i tam sobie stał. Obserwujcie, co tam też nasz gracz w Badżerze, w topowej maszynie, tam będzie robił. A my tutaj 3 ósemki, bo jeszcze warto też zwrócić uwagę na ISU 152, które jest przede mną, a właściwie przed nami, oraz 2 kwadraty. Będziemy dzielnie próbowali bronić naszej bazy. Oczywiście przeciwnicy chcą wykorzystać to, że mają przewagę w czołgach, że mają też kontrolę lepszą nad mapą, no i będą próbowali gdzieś tutaj czy od dołu wjeżdżać, coś spotować i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Dużo bardzo zależało od tego, co zrobi nasz Badżer. No też przy 2 artyleriach to oczywiście trzeba uważać. Ja gdzieś nie wiem dlaczego na początku myślałem, że ten Skorpion jest dalej, a potem jak najechałem celownikiem i zobaczyłem, że on stoi centralnie przede mną, no to po prostu chłopa zdjąłem i odesłałem do garażu. Ponad 3000 uszkodzeń na liczniku. I czekamy dalej, czy coś się pojawi, ale że ja już z tą cierpliwością mnie nie jest wcale tak łatwo. No to też stwierdziłem, że się ruszę i zobaczyłem, że podjechała E3. Mówię, no matko bosko, kochano, wiesz, i teraz zrób coś z tą E3, nie? Jak jesteś 8-tierowym TD-kiem. Wychylam się, patrzę jak stoi E3. Jeszcze patrzę, czy Pellegrini jest na dobicie. E3 stoi bokiem, więc oddaję w nią strzał, skoro już i tak przyjąłem pierwszą pestkę tej dwurury. Fajnie, że udało się trafić i przebić tę E3. No ładny strzał za 541. Pada Bizonte nasze, ale jest wciąż... Było 8 do 9, teraz jest 9 do 9. Pada też wroga E3. I tutaj brawo dla Badżera. Fajnie, że ten wrogi bardzo potężny Tedek, wprawdzie po nerfie, ale wciąż jednak potężny. No, został odesłany do garażu. Dziesięć do 9. Wychodzimy na prowadzenie. I czekam. Czekam na to, czy ta dwurura podjedzie, ale nie widzę, żeby miała chęć. Nie wiedziałem za bardzo, co z Tortozem, co z T541. Gra Su-130 PM często nie jest zbyt dynamiczna, ale i tak jest ciekawsza niż STRV-ką S1, mimo wszystko, bo mamy jednak... nie musimy się rozstawiać i mamy jednak w dość sporym zakresie obracaną tą wieżę. Ja też na STRV-ale S1 pogrywam ostatnio, bo doszkalam sobie załogę, chcę skończyć kolejnego perka z STRV-a 103B. No i tutaj dwururka, która we mnie strzelała, próbuje tak się ustawić, żeby mieć między mną a nim warstwę krzaczorów, by móc go wyspotować, wycofać się i próbować oddać strzał. Patrzę, że tutaj miałem na zielono, więc oddaję strzał, niestety rykoszet. Myślałem, że jakimś cudem się może mu wbije, ale też nie dostałem spota, więc to było ważne. I znowu tutaj dwururek wyjeżdża na pomarańczowo, próbuje go tak trafić, żeby postawić go z gąską. Udaje się, nie dość, że go postawić z gąską, to jeszcze zadać mu uszkodzenia. Ponad 4000 uszkodzeń zrobionych. Dziesięć do 10. Poleciały teraz artyleryjskie strzały, ale bez tutaj konkretnego rezultatu. Jest dwururka i tu powinienem się lepiej ustawić, powinienem się cofnąć, ale tak na pewniaka mówię, dobra, dam pestkę i sobie ucieknę, nawet jak przyjmę jeden strzał, to się nic nie stanie, a okazuje się, że się niestety stało. Dlaczego? Dlatego, że ta dwururka walnęła mnie z podpałą. Forest Spirit, jakiś Su-130 PM, bo to te same maszyny potrafią się niestety, moi drodzy, zapalić. To nie jest pierwszy pożar, jaki dostałem. Może nie jakoś bardzo, bardzo często, ale musicie mieć niestety tego świadomość, że jeżdżąc na racjach bojowych, tak jak ja gram, no, jesteście na to też skazani, że od czasu do czasu się spalicie. Nasz Badżer, który też przejechał przez całą mapę, postanowił to skapować, a teraz przyspieszę i to była dobra decyzja. Tu oczywiście Malinowy pilnuje dalej bazy. Strzały poleciały w stronę Malinowego, nie pamiętam. Chyba Malinowemu nie uda się tego zdekapować. Przyspieszmy jeszcze, tak. Jakiś tam dekap poszedł. O, dobra. Poczekajcie, bo tu się jakieś dziwne rzeczy z tą powtórką działo. O, tak właśnie Malinowy wyparował. No i tutaj przyspieszymy. I zwróćcie uwagę, bo Badżer cały czas w tym kapie będzie stał. W jakim czasie po skapowaniu bazy Badżerek dostanie strzał. Już tutaj spowolniłem. do normalnego czasu bitwy. Piętnaście sekund zostaje, mniej malinowego ludzika już nie było, oczywiście nas już w bitwie nie było, został sam Badżer z tymi dwoma artami. 6, 5, 4, 3, 2, 1, skapowane. No i z 3 sekundy później Badżer dostałby dekapa. Na szczęście udało mu się skapować i przy stanie 12 do 12 wygrywamy bitwę. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła odznaka pierwszej klasy oraz duży koliber. Miałem tutaj 284 asysty i 5562 uszkodzenia własne przy losowaniach na 10 tier. To jest chyba mój rekord uszkodzeń póki co na tym TD-ku. Ponad 5500, 2 fragi, 1302 punkty bazowego expa. Dało to pierwszą klasę. Miałem topowy wynik uszkodzeń przy tym losowaniu z dużą przewagą nad drugim Badżerem. Alhantalas miał trzeci wynik, robiąc tylko 1700 uszkodzeń, a więc no niedobrze świadczy nam to o Foszu czy o tym Leopardzie, którym wam pokazywałem. Setka, czyli Malinowy Ludzik. Przypominam, że te niki tutaj na stronie WOT Record pokazywane są te niki, które mieliście w bitwie. 19 strzałów oddanych, 14 trafionych, 11 z penetracją, na te 5562 uszkodzenia, 4104 na dystansie powyżej 300 metrów, zarobiona czysto z różnymi bonusami 118 tysięcy kredytów, expa wpadło 4101 punktów. I lecimy z kolejną bitwą w Plutonie z Alhantalasem i Zakselem. Mamy Prochorowkę i jak widzimy na Prochorowce Alhantalasa w lajcie, to niektórzy widzowie z Twitcha mają od razu wspomnienia, kiedy to Alhantalas, kiedy to ma presję i ma szansę na Prochorowce zrobić dobry wynik, to wywala się jako pierwszy i tyle z niego zostaje. Ale tego samego dnia już mieliśmy Prochorowkę i Alhantalas się popisał, zagrał dość dobrze lightem, więc pytanie, jak mu pójdzie teraz? Ja oczywiście jestem TD-kiem, więc moim celem jest tutaj strzelanie, a Alhantalas ma zadbać, grając jednym z najlepszych lightów do spota, o to, żeby zaświecić przeciwnika. My tutaj widzimy MTV. Ja oddaję strzał z burzaka, ale chyba ten strzał nie trafił. No i kieruję się w okolicy oczywiście dość znane miejsce, żeby przewrócić drzewko i tam stanąć. Przepraszam. Turlam się, Alhantalas już dostaje za 800 i ginie jako pierwszy. Taki light to skarb, ale obiecałem, że nie będę się śmiał, to nie będę się śmiał na filmie. Taki Tedek, który nie umie przewrócić drzewa, to też skarb. No i ktoś pomyśli, no głupi i głupszy, nie? Jeden zdech na lajcie, drugi drzewa nie potrafi przywrócić. Nie mamy Elca na Prochorowce i co teraz mamy zrobić przy losowaniu na 10 tiery? Ale spokojnie! Jestem ja w Su-130 PM z zestawem siata lorneta, czyli dobry zestaw do pasywnego spota. Zajmuje miejsce mega charakterystyczne, w które Arta często puszcza blindy i mógłbym wyparować, bo Su-130 PM jako pojazd zbudowany z kartonu, chyba nie muszę nikomu mówić, że od artylerii łapie i to łapie srogo. Nawet gówno Arta typu jakiś Batarta tieru 9 czy 10, która zazwyczaj w przeciwniku strzela za jakieś śmieszne wartości, u was bije się za srogie, nie wiem, no po kilka stóp wam przypierdzieli, mówiąc wprost. Bardzo agresywnie ustawiona linia, tutaj jeden AMX, drugi AMX, jak Panzer S100. Wrogi light oczywiście, wiedząc, że naszego LCK już nie ma, może pozwolić sobie na więcej. Ja strzelam zbyt blisko działa, przez to ten pocisk chodzi za zero. We wrogim teamie jeszcze jest Elcek, nasz Elcek co najwyżej może się drapać teraz po brzuchu, idąc po kawę. No i cóż, wydawać by się mogło, że raczej przy takim rozjeździe, przy stracie Elceka jesteśmy w sytuacji ciężkiej, ale we wrogim teamie też bez sensu zagrał Chieftain, który się wywalił. No i teraz patrzcie. Patrzcie jak pan Dead, kiedy to jego plutonowy wylajcie nie popisał się, delikatnie mówiąc, jak się spotuje tu 130 PM. Pasywnie. Jeszcze jakby tylko trochę był lepszy zespół i w tego Tortozę przede wszystkim bił, bo Tortoz strzela w pierwszej kolejności. Tutaj brawo dla Axela, który tego Tortozę obija, bo te trzy lufy, bo Charmle to nie uważam, żeby był idealny pojazd do bicia. Za mną średnio trafiają. Teraz Elc oberwał. To jest dobre, bo ważne, żeby Elc wyparował. Elc nie ma świadomości, że ja go świecę cały czas. Tortoise jest na dobicie, jeszcze Lightweight wyjeżdża. Ja sobie grzecznie stoję. Bardzo ładnie BZ dobija Tortozę. Elc myśli, że już chyba jest bez spota i próbuje podjeżdżać. Nie zdaje sobie sprawy, że cały czas się świeci. Klikam w niego, żeby zachęcić moich do strzelania właśnie w tego lighta. No i teraz właśnie pada. Ja już mam prawie 4000 uszkodzeń widocznych, znaczy uszkodzeń w asyście oczywiście widocznych. BZ skumał, że ktoś stąd może spotować, że prawdopodobnie ja tam siedzę. Mouse rusza, jest na full HP. Ładnie zbiera teraz, elegancko. Teraz pojawia się jeszcze MTV, no i tego MTV się bałem, on powinien w pierwszej kolejności tutaj zostać zniszczony. Bałem się, że zaraz jak podjedzie, to mnie spotnie. I postanawiam go dobić, żeby pozbyć się tego lighta, od razu daję cofkę. Tutaj i tak te czołgi są podtrzymane na moim spocie, więc jeszcze jak obrywają, to część mi się zaliczyło. Zmieniam pocisk, korzystając z intuicji, na hita, bo chcę teraz z tym mausem też zrobić porządek. Widzę, że oberwał, więc podjeżdżam, łapię przestrzał na bok, dobijam tego 10-tierowego heavika, 7400 uszkodzeń po asyście. 8-6. Teraz czekałem, czy Lightweight może podjedzie ciut wyżej. Ruszył też ładnie w końcu ten nasz AMX 10-tierowy. Znaczy, że mam przestrzał na Lightweighta, ale też nie chciałem się tutaj spotnąć, za to po strzale 268 wersja 4 się pokazał. Pytanie, czy ja go właśnie teraz będę trzymał na spocie. Tak jest, to dzięki mojej lornetce on został wyświecony. 8807 uszkodzeń, teraz bezeta. Postawiłem go na gąsce, ale to też mi się liczy do asysty. Dwanaście do 6. BZ 257 to są ostatnie maszyny. Dostałem spota od tej 257. Chciałem trafić oczywiście w bok kadłuba tego 257, ale pestka poszła wyżej. Natomiast co jest najważniejsze dla mnie, że przekroczyłem te 10 000 asysty, bo to zawsze fajnie wygląda. Wygrywamy 15 do 6 i zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem niestety również pada odznaka pierwszej klasy i służba patrolowa. Mówię niestety, bo wydaje mi się, że jak za 10298 spota, te 395 uszkodzeń to już praktycznie pomijalne. To trochę mało expa, 1310 punktów bazowego expa. Niestety za spotowanie z tym expem też bywa różnie, ale i tak, no ja nie pamiętam, kiedy to 8-tierowym TD-kiem zrobiłem ponad 10 000 asysty. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi się to udało. Szczerze mówiąc, wiele osób ma problem, żeby 10 000 przekroczyć na lajcie wysokotierowym, więc mi się też to wielokrotnie nie zdarzyło, dlatego jest to kolejna bitwa, którą na pewno zapamiętam. Mimo że mam rozegrane 93 000 bitew w World of Tanks, no to bitwa, w której to robię na pasywnym spocie suką ponad 10 kafli gdzieś tam w pamięci zostanie. Bardzo mi się to podobało. 9 strzałów oddanych, 4 trafione, tylko jedno z penetracją, ale to była najważniejsza wartość. Alhantalas, tak tylko powiem, asysty miał 0. Przejdźmy do kolejnej powtórki. Kolejna bitwa to już fajniejsze losowanie. Tym razem mamy 9 tiery, ale tylko 2, natomiast też jest sporo 7. Plutonie dalej, Alhantalas i Malinowy Ludzik. Alhantalas na Renegacie, Malinowy na setce, ja na tym swoim Forest Spiryciku, Lakeville w trybie zwykłym. Setup tym razem bez siaty i lornety, a ten z modułem docelności, cichym układem wydechowym, tak to się nazywa, i dosyłacz. Oczywiście dość charakterystyczne miejsce, z którego to próbujemy znaleźć przestrzał na przeciwników znajdujących się chociażby tam, gdzie ten is. Teraz staram się po linii oddać strzał. Mimo że jest poza rysowaniem, to po linii często idzie właśnie oddać strzał taki jak ten. Czy nie dość, że trafiłem isa za 524, to jeszcze udało mi się go podpalić. Szkoda, że miał gaśnicę, no ale zawsze 111 uszkodzeń więcej. Widzimy bardzo pasywnie ustawionego naszego UDES-a 16, jak na top tier trochę lipa. Też dużo czołgów wroga na linii 1-2. Moi Plutonowi, czyli Alhantalas i Malinowy mieli plan, żeby jechać do miasta, natomiast patrząc ile czołgów wali jedynką, dwójką, Chieftain, Vipera, Skoda, to zaraz bodajże Malinowy stwierdzi, że jednak do miasta nie jedzie, bo trzeba będzie bronić bazy i to będzie słuszna decyzja. 0-3, teamek nam się składa. Zero do 4. Wygląda to bardzo, bardzo źle. No i teraz ustawiamy się tak, żeby przyjąć tych przeciwników, którzy będą wyjeżdżali z linii 1-2. Będziemy starali się obronić bazę. Alhantalas również troszkę wraca. Teraz przestrzał na Kalibana. Malinowy, z tego co kojarzę, go tam bodajże zgęsił. 0-5. Ogromna już przewaga przeciwników. No ale jednak my tutaj mamy całkiem spoko pozycje defensywne. Ja będę chciał tego Kalibana dobić. Udaje się pierwszy frag na naszym koncie jako drużyny w ogóle. Jest we wrogim teamie również UDES. Jest Vipera. Ładnie pokazała mi bok wieży, więc warto było to wykorzystać. Teraz wyjeżdża Skoda. Niestety, no tutaj poszedł kalafior, ale to działo tak ma. Potrafi zasadzić kalafiora bardzo, bardzo często, więc musicie się do tego przyzwyczaić. Tym razem jednak już mnie nie zawiodło, losowanie uszkodzeń też było spoko, dobijam Skodę T56 i jest to drugi frag mój, a zarazem całej naszej drużyny. Teraz mamy Tygrysa P, udaje się go trafić z gąsienicą, o ile się nie mylę, tam go właśnie chyba na gąsce postawiłem. Malinowy próbuje go przytrzymać, ja oddaję strzał na ślepo. I Malinowy go dobija, więc prawdopodobnie zebrał i ode mnie, i od Malinowego. Prawdopodobnie cały czas tam stał. 3-6. No, 3 fragi na koncie naszego Plutonu. Teraz udaje się dobić Chieftain na proto. Jest 4-6. Alhantalas skrócił. Środkiem ciągnie wózy 131. Buras go ładnie eliminuje, 5-6, wychodzimy tutaj już coraz bardziej na sytuację remisową, tracimy już tylko jedną maszynę, HP-kowo też wygląda to całkiem w porządku. UDES z dość mocnym łbem, więc nie zawsze idzie się tutaj ładnie wbić. Teraz pocisk poleciał troszkę nad bokiem wieży tego UDES-a, ale tam go niewiele wystaje, więc była raczej marna szansa na trafienie, to byłby bardziej czysty fart. Teraz bok wieży Vipery, ale też ta pestka poleciała ciut wyżej, niestety. Mamy tę 103, która ciśnie środkiem. Już byłem przygotowany, żeby ją wyeliminować, jak będzie jeszcze mocniej skracać, ale się zatrzymała, więc znowu wracamy do tego, co przy bazie. Jest is. Staram się trafić wieżę, ale pestka poszła nad tym radzieckim heavikiem. Pierwszy strzał wisa nieudany. Spróbujemy drugi raz. Niestety znowu pestka poszła wyżej. Kolejny strzał. Nie tak, jakbym sobie życzył. No i teraz dobicie tego radzieckiego czołgu. Osiem do 8, ale mamy już przewagę w HP-kach. Ja mam 4 fragi na koncie. Tutaj przełączam na burzaka, licząc, że może gdzieś uda mi się trafić tego SP1C. Wyświecony. Semovente. Drzewkowy tedek włoski. Osiem do 8. Ładnie teraz Sturer Emil wyeliminował tego wrogiego lighta. No i już mamy przewagę i HP-kową, i w czołgach. A przypominam, było 0 do 5. Załadowany tutaj goldzik. Niestety ten strzał nie do końca był taki, jakbym sobie życzył, bo najpierw chciałem próbować trafić go w przód wieży, licząc na penetrację. Teraz znowu bardziej fartowny ten strzał, dodatkowo jeszcze asysta. No i znowu mamy remis 10 do 10, bo padł nam Alhantalas, padł nam T43. Malinowy za to pozbył się tej testotrójki. Ja tutaj jakieś strzały na ślepo próbuję robić. 10 do 10. Mamy Su-152. Mam załadowanego hita, więc nie chcę już tutaj przeładowywać na pestkę zwykłą, ale niestety zeszło tylko na gąsienicę. Dobrze, że Sturer Emil też miał przestrzał na tego TDK radzieckiego i go odesłał do garażu. 12 do 10. Z powrotem tutaj zmieniam na burzaka. Miałem bardziej na celu dobicie Vipery, która była na pierdnięcie. Powrót do hita. Jeszcze się pojawia UDES, który to mnie wyświecił. Udaje mi się go trafić. Miałem... Tylko bardziej mi zależało, żeby go trafić po wieży, po bokach, a trafiłem go prawdopodobnie w jarzmo, czy gdzieś tam właśnie to w działo poszło, więc strzał za 0. Kolejny, ostatni hit już jaki mam do dyspozycji. Ja tych hitów też dużo nie wożę, ale widzę, że tutaj samowęta jest na dobicie, więc zmieniam na burzaka. Dobijam, korzystając z pocisku odłamkowo-burzącego. To jest mój 5. frag. No i teraz nie ukrywam, że chciałbym wbić specjalistę, bo to był jeszcze czas, kiedy nie miałem odznaki mistrzowskiej asa pancernego, dlatego pytam, czy... Znaczy, piszę, czy może 6 ze znakiem zapytania. Nikt nic nie pisze, to po prostu spróbuję to zrobić. Jest UDES, papie przestrzał, dobijam go, mój cion, wygrywamy 15 do 10 i zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła moja pierwsza odznaka mistrzowska asa pancernego, no a ponieważ była to pierwsza MK, to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. Dodatkowo duży koliber oraz specjalista. Widzicie, tak jak mówiłem, na WOTRekordzie widać, że to była pierwsza MK. Za te 4880 uszkodzeń, bo tyle ostatecznie udało się zrobić, oraz 784 asysty i 6 fragów dostałem 1048 punkty bazowego expa i to wystarczyło na odznakę mistrzowską tamtego dnia. Alhantalas miał 4. damage 1400, Malinowy się nie nastrzelał, ale 2 fragi zrobił. 24 strzały aż oddane, 16 trafionych i tylko 11 z penetracją. Na te 4880 uszkodzeń, 4602 na dystansie powyżej 300 metrów, na czysto zarobione z różnymi bonusami 82 tysiące kredek. Expa wpadło 4435. I lecimy z ostatnią na dziś już bitwą i ostatnią na razie w materiale o Forest Spirycie. Tutaj mamy losowanie na same ósemki, mapa murowanka w trybie zwykłym, bez artylerii. W Plutonie byłem z Alhantalasem. To był już ostatni dzień grania Forest Spiritem na streamach. Tym razem oczywiście zestaw Fioleta, czyli siata i lorneta. I jadę na stronę lewą w te krzaczki, które tutaj przede mną na górce, by stąd starać się znaleźć przestrzał na wyjeżdżających przeciwników. To oczywiście wymaga to cierpliwości. Patrząc też na stronę, na której gramy, dość dużo czołgów oczywiście na linii 1-2, bo zazwyczaj z tej strony czołgi, nawet źle powiedziałem, na linii 1-2, na flance zachodniej, bo zazwyczaj z tej strony więcej czołgów jedzie na stronę zachodnią, natomiast z drugiej strony ciśnie więcej pojazdów do lasu, w lesie nas zbyt dużo nie ma. Ten STRV-81, nie wiem, czy on w ogóle nie jest na awku. Nadciąga Lynx. Zależało mi, żeby trafić go, bo jednak no to jest kołowiec. Zbieram od Skorpiona G. Już solidna strata hapsów, ale po tym jak nasz Skorpion dobił kołowca, to stwierdziłem, że i tak spoko, bo ważne, że ten mały piździk na kołach został zdjęty. Ja teraz załadowałem pacisk odłamkowo-burzący, suka się cofnęła, mówię, a to tak sobie strzelę na ślepo, nie wiem skąd ten Skorpion do mnie strzelał, najpierw czekałem, czy może Su jeszcze jakoś tutaj wyjedzie i popełni błąd, ale raczej się na to nie zapowiada. No i tak sobie strzeliłem na blindzie. Wracam teraz do pocisków zwykłych. Alhantala zdecyduje się, żeby pojechać w stronę lasu, ja tylko tam mówiłem, ale spokojnie, no bo pamiętaj, że tam może być dużo czołgów, dodatkowo też jak popatrzycie na line-up, jest naprawdę sporo te deków. Mamy burą, udaje się ją trafić. Ten strzał też troszkę na farcie, ale ważne, że siadło i to siadło za ponad 600. Teraz mamy lwa bokiem. Też go się udaje trafić. Już mam 1500 uszkodzeń zrobionych. Skorpion też ładnie wystawiony. Udaje się go trafić i dobić. Pierwszy frag na koncie. Teraz bardzo ładnie zebrała Skoda T56, bardzo potężna ósemka premium. Wysunęła się źle i momentalnie została obita. Mamy teraz RHM-a. Próbuję trafić Skorpiona, ale pestka poleciała niestety nad nim. Jedyny plus jest taki, że został on zniszczony po mojej asyście. 4-0, ogromna przewaga. Teraz skupiam na Skodę T56, która tutaj skraca. Dobijam. 5-0, 2112 uszkodzeń zrobionych. Dostałem spota, liczyłem się z tym. Zależało mi jednak, żeby dobić tę groźną premkę. Teraz Su-130 PM, przełączam się na burzaka, ale to już nie miało to aż takiego sensu, więc wracam do zwykłej pestki. Alhantalas walczy tutaj z burą. Ja czekałem, czy lew się będzie chciał cofnąć. Zebrałem niestety od jak Pantery 2. No i ten strzał trochę popsuł już mój tutaj plan na bitwę, bo już byle co jest w stanie mnie odesłać do garażu. Teraz próby zdjęcia tej bury nikomu się nie udało. Mówiłem tu do Alhantalasa, że ja no przyjąć już nie mogę, ale Kernavron Action X dobija tą premkę i mamy 9-2. Można powoli kierować się w stronę lasu. Tu jeszcze jest przestrzał na RHM-a, ładuję tego burzaczka. Trafiam go niezbyt mocno, ale stawiam go na gąsienicy, więc Tyle dobrego, że jeszcze chociaż trochę wpadło mi expa po asyście. 10 do 2. No i zbliżamy się do lasu. Tylko też trzeba uważać, bo każdy mój zły wyjazd będzie oznaczał powrót do garażu. 11 do 2. Ogromna przewaga. Typowo jednostronna bitwa, jak Pantera ładnie stoi do mnie bokiem. Trafiam, dobijam. Też nie do końca to działo było skupione. 2800 uszkodzeń widocznych. Skorpion i UDES zbierają. Na GSR-a tam przestrzału nie ma oczywiście, bo GSR jest praktycznie przy końcu mapy. Alhantalas już wyjechał. Oddaje strzały, no bo te czołgi naprawdę są w srogich tarapatach. Mam tutaj Skorpiona, więc go dobijam. To jest mój 4. frag. Wiedziałem, że UDES strzelił. Wychylam się, trafiam w niego. I jadę dalej. List go eliminuje. 3500 uszkodzeń widocznych, 4 fragi, 14 do 3, typowy wotowski wynik i ciśniemy z Alhantalasem po tego wrogiego GSR-a. Ja byłem przekonany, że on się zaraz utopi. No i jak najbardziej jest w wodzie. Strzelam go tutaj z gąsienicą, żeby go na tej gąsienicy przytrzymać pod wodą. Alhantalas go obija, no i on właśnie zatonął, ale frag padł na moje konto. 4186 uszkodzeń widocznych, wygrywamy 15 do 3 i zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła kolejna odznaka mistrzowska asa pancernego i duży koliber. Tutaj na ślepo nic jednak nie weszło, czyli 4186 uszkodzeń, tyle miałem ostatecznie. 999 uszkodzeń po asyście i 5 fragów dało to 1411 punktów bazowego expa, czyli o 3 więcej niż za pierwszą masterkę. Topowy wynik uszkodzeń z dużą przewagą, topowy wynik expa. Alhantalas miał drugi wynik expa ponad 1000, 12 strzałów poddanych, 10 trafionych, 9 z penetracją, na te 4186 uszkodzeń zrobionych 1555 na dystansie powyżej 300 metrów. Zarobione na czysto 114 tysięcy kredytów, expa wpadło z różnymi mnożnikami 4445. No i to, moi drodzy, byłoby na tyle, jeśli chodzi o materiał z Forest Spirita. Zanim dojdę tutaj do podsumowania, to mam do Was prośbę. Jak wiecie, moim partnerem wciąż, jeśli chodzi o gry, jest strona Instant Gaming i zachęcam Was do zakupu różnych gierek właśnie z tej strony. Często znajdziecie tam gry w dobrych cenach. Link do serwisu Instant Gaming znajdziecie m.in. w opisie moich filmów, ale też powinien być w przypiętym komentarzu. A korzystając z mojego reflinka przy zakupie gier wspieracie także moją działalność i tutaj wielkie podziękowania dla wszystkich osób, które zdecydowały się na zakup gier właśnie z mojego reflinka i dziękuję też tym osobom, które mają to w planach. Piąteczka dla Was. Co do oczywiście Forest Spirita, no jest to Su-130 PM. Spoko. Obecnie dla mnie przyjemniejszy pojazd niż Skorpion. Styl 3D też ok. Wolałbym jednak, żeby Wargaming nie powielał tego typu działań w przyszłości i nie sprzedawał po raz kolejny tych samych premek, po prostu z innym stylem, pod inną nazwą, ale coś mi się wydaje, że będzie to niestety dalej robione, bo z punktu widzenia WG ma to jak najbardziej sens. Tyle ode mnie, na razie w planach kolejnych materiałów nie mam, co się pokaże na kanale na YouTubie i kiedy, tego nie wiem. Jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście wbijali na moje streamy. Dziękuję wszystkim osobom, które obejrzały ten materiał, które zostawiły łapkę w górę, które też napisały jakiś komentarz po sobie. Zachęcam do dołączenia do moich mediów społecznościowych, zwłaszcza do Instagrama. My widzimy się w przyszłości, życzę Wam miłego dzionka, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!